Dzień dobry kochani, cześć, witam Was na porannym Kakao Live. Jestem Amrita Darshan, jestem miłośniczką kakao i jestem gospodynią tej grupy Kakao Medycyna Serca. Zapraszam Was na poranne kakao w moim towarzystwie podczas kakaowej opowieści i dziś opowiem Wam o tym, jak wygląda kultura picia kakao w Skandynawii oraz o tym, jak to wszystko zaczęło się w Polsce kilka lat temu. Zanim przejdę do opowieści, sprawdzę sobie, czy mnie widać i słychać, bo na razie nikt się nie pojawia, żeby oglądać mnie na żywo. Jestem. Dobrze, bardzo się cieszę. Widać mnie i słychać. Super. Także zacznę może takim krótkim wstępem. Kim jestem i skąd się w ogóle tutaj wzięłam? Cześć, widzę, że ktoś mnie już ogląda. No więc tak jak powiedziałam, jestem gospodynią tej grupy Kakao Medycyna Serca. Grupa ta powstała już około może 4 lat temu, po to, aby jednoczyć miłośników kakao ceremonialnego i ceremonii kakao w Polsce. Ja będę tak do Was mówić i popiję sobie cudowne kakao ceremonialne z Gwatemali, które wczoraj do nas zawitało. No więc tak szacuję, że właśnie ta grupa powstała około 4 lat temu. I powstała ona także w momencie, gdy przeprowadziłam w Polsce takie pierwsze, większe warsztaty związane ze spożywaniem kakao. Ja już z kakao pracowałam wcześniej. Ja spędziłam 11 lat mojego życia w Finlandii, w Skandynawii. I tam też dowiedziałam się o czymś takim w ogóle, że istnieje takie coś jak kakao ceremonialne, tak? Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z tymi wszystkimi terminami, o co chodzi w kakao zwykłym, kakao ceremonialnym, kakao surowym, kakao organicznym, paście kakaowej i tego typu innych rzeczach, no to mam nadzieję, że to właśnie audycja dzisiejsza naświetli Wam trochę całe zagadnienie tej kultury picia kakao, która w Polsce się dopiero rozwija i dopiero tak naprawdę raczkuje w porównaniu do innych krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Środkowej, zwłaszcza właśnie w Gwatemali. No więc ja to kakao ceremonialne, kakao Kita Wilsona, z którym teraz współpracujemy i który właśnie to kakao tutaj pije, poznałam pierwszy raz w Finlandii. I w Finlandii ja zaczęłam interesować się jogą, zaczęłam się interesować rozwojem osobistym, rozwojem duchowym, zaczęłam interesować się chodzeniem na różne warsztaty rozwojowe. I chodziłam na jakieś takie wieczory, gdzie były spotkania z różnymi uzdrowicielami z różnych części świata. Oni opowiadali swoje opowieści o swojej pracy, opowiadali o tym, co robią. Chodziłam też na warsztaty dla kobiet, tak zwane kobiece kręgi, gdy kobiety siedzą w kręgu i każda z nich dzieli się jakimś tam fragmentem historii swojego życia. Później dużo muzykujemy na żywo, medytujemy i mamy jakąś relaksację przy tym wszystkim. Nawiązujemy też kontakty z różnymi ciekawymi ludźmi. Zaczęłam też właśnie uczęszczać na tak zwane ceremonie kakao. I w Finlandii ten ruch związany z ceremoniami kakao, on był taki dosyć aktywny i dość mocno skoncentrowany wokół grupy ludzi, którzy odwiedzili Gwatemalę, odwiedzili tego Kita Wilsona, tam zapoznali się z tym kakao gwatemalskim i doświadczyli tej pracy, którą Kit Wilson w tej Gwatemali rozpoczął, pracy związanej ze spożyciem kakao. I tak naprawdę ja dopiero wtedy pierwszy raz dowiedziałam się, że istnieje w ogóle coś takiego, jak takie kakao, którego ja po prostu teraz korzystam, które proponuję innym i które także możecie dostać tutaj na grupie Kakao Medycyna Serca. Pierwszy mój kontakt z kakao ceremonialnym to był kontakt z ziarnami kakaowca. Poszłam wtedy na takie warsztaty, na takie zajęcia dla kobiet, które się nazywały Women's Circle i to się odbywało w Helsinkach, gdzie mieszkam niedaleko Helsinek, mieszkałam w Finlandii już łącznie 11 lat. I
Women's Circle, czyli krąg kobiet, zaczynał się od tego, że każda z kobiet, siedziałyśmy w kręgu, każda z kobiet trzymała w ręku, podawałyśmy sobie, że każda potem po kolei trzymała w ręku miseczkę z ziarnami kakaowca. I każda musiała zjeść jedno ziarenko, znaczy musiała, została poczęstowana, opowiadała, jak ma na imię i dlaczego tutaj się znalazła, co ją tutaj przyciągnęło i podawała kolejnej kobiecie tę miseczkę i każda się częstowała tym ziarnem kakaowca. I tak wyglądał mój pierwszy w ogóle kontakt z kakao ceremonialnym i podawanym w takim właśnie kontekście takiego warsztatu, kręgu, gdzie osoby siedziały w ogóle w kręgu i rozmawiały i spożywały właśnie te ziarna kakaowca. Gdy do mnie dotarła ta miseczka z tymi ziarnami i ja wzięłam jedno takie ziarno, zjadłam je po to, żeby jako chwilę się w sobie skupić, że co ja mam w ogóle powiedzieć tym kobietom. Pierwszy raz byłam w ogóle w takiej sytuacji, nie wiedziałam za bardzo, jak to tutaj popłynie. Zjadłam to ziarno kakaowca i ja poczułam coś niesamowitego. Naprawdę, ja poczułam po prostu prąd w całym ciele mnie przeszył. Się zastanawiałam, Boże, co to w ogóle jest? Czy to jest naprawdę ziarno kakaowca? Czy co oni tam dosypali w ogóle? To w ogóle była moja pierwsza myśl. Co oni tam w ogóle dosypali do tego? Niemniej zjadłam to, powiedziałam parę słów, oddałam to dalej, jakoś zaczęłam w środku czułam się bardzo poruszona, zaczęłam po prostu się wzruszać. Owszem, to działanie tego dzielenia się w tym kręgu i działanie tego kakao po prostu spowodowały, że jakoś bardzo mocno mnie wszystko poruszyło, ale później bardzo zainteresowałam się tym kakao, po tym kobiecym kręgu. Mówię, kurczę, no to było niesamowite, naprawdę coś poczułam, tak, jak spożyłam to ziarno tego kakaowca, coś poczułam. Podczas tamtych zajęć osoba prowadząca za dużo nie mówiła na temat tego kakao. To było tak po prostu na otwarcie, na zamknięcie, coś tam po drodze. Niemniej zaintrygowało mnie to. Zaczęłam szperać w internecie, bo widziałam, że na Facebooku jakieś strony mi zaczęły wyskakiwać Cacao Ceremony Finland. Oglądałam ich zdjęcia i tam byli ludzie ubrani w jakieś hipisowskie ciuchy, tak, z jakimiś instrumentami, mieli takie duże garnki pełne jakiejś brązowej cieczy. I mówię, no niemożliwe, co oni, nie wiem, piją w ogóle kakao, ale o co w tym chodzi, jak to jest? No i wysłałam mojego męża na taką ceremonię, tak, mówię, kurczę, zobacz, tam w centrum Helsinek, w takim dużym studio, w szkole jogi, Yoga Koulu Shanti nazywało się to miejsce, w takiej dużej szkole jogi odbywa się takie coś jak ceremonia kakao. Mówię, idź zobacz, co to jest. No i to były strasznie długie zajęcia, bo one się odbywały tam od godziny 20 i termin, godzina zakończenia była przewidywana, że to ma się skończyć w ogóle jakoś nad ranem. Ja mówię, idź, sprawdzisz, zobaczysz, co to jest. No i Keval Darshan, mój mąż, poszedł i powiedział, że to jest absolutny po prostu amazing, tak? To, co się w ogóle dzieje na takiej ceremonii, na takich zajęciach, to, co w ogóle to kakao robi z człowiekiem. I on opowiedział, że tam zażywano dawki około 45 gram, albo nawet więcej, takiego właśnie kakao z Gwatemali. To było kakao Kita Wilsona, to właśnie, które teraz mamy dostępne. Kakao specjalnie przygotowywane ceremonialnie i to jest kakao, które od samego ziarna, od samego momentu, gdy ono rośnie, nad nim, że tak powiem, szaman odprawia jakieś modły, jakieś rytuały, okadza to wszystko, to jest zbierane w specjalny sposób przetwarzane, pakowane i ze specjalną intencją do robienia właśnie takiej ceremonii. Jest to sprzedawane do Europy i do Stanów Zjednoczonych. I to właśnie pochodzi z Gwatemali. I w ten sposób wygląda ta cała mitologia wokół tego właśnie kakao ceremonialnego. Mój mąż Keval Darshan posmakował właśnie tego kakao, napił się go duże ilości, ponieważ na takiej ceremonii tego kakao pije się dosyć spore dawki. Ono jest takie strasznie mocne. W zależności jak ono jest zrobione, może ono być czarne po prostu z wodą, albo może być dorzucone do niego trochę przypraw, na przykład chili, kardamon, cynamon, w tym wielkim garze takim ceremonialnym może na przykład pływać laska wanilii. Jeżeli ktoś potrzebuje sobie to kakao osłodzić, to używa się do tego tylko takich naturalnych słodzików typu na przykład syrop klonowy, albo miód, albo na przykład syrop z agawy też jest dobry, tak? I z tego się robi taki gęsty,
czarny napój, który jest bardzo wytrawny. To kakao naturalne jest bardzo wytrawne, ono jest gorzkie, ono jest głębokie, ono jest takie silnie aromatyczne. Jego zapach jest zupełnie inny, tak? I to kakao Kita Wilsona, ono jest takie bardzo mocno głębokie, gorzkie i czekoladowe. I zupełnie inaczej smakuje niż jakaś tam, nie wiem, gorzka czekolada, bo to wszystko i tak jest słodzone cukrem i to wszystko jest bardzo mocno modyfikowane, to co możemy dostać w sklepach obecnie. Niemniej to kakao właśnie takie ceremonialne, ono się wyróżnia tym, że ono jest specjalnie przygotowywane przez tych takich szamanów czekolady, tak? Na farmach, które występują właściwie w dżungli, które gdzieś są tam we fragmencie po prostu dżungli, rosną te dzikie kakaowce, niemodyfikowane genetycznie, z intencją i z tymi modłami wszystkimi po to, żeby duch tej rośliny uzdrawiał innych. Czyli tak jest produkowane i tak jest hodowane i tak jest też dostarczane właśnie to kakao ceremonialne. I na tym polega jego ceremonialność. I ono jest dostarczane w postaci pasty kakaowej albo likieru kakaowego. To jest nazwa zamienna, która funkcjonuje dla tego samego takiego produktu wyjściowego, jakim są takie twarde kostki tego kakao. No kurczę, akurat tutaj nie wzięłam, nie mam ze sobą, zrobię Wam kiedyś oddzielnego live'a. Pokażę Wam te kostki, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Tutaj gdzieś tam w archiwach tej grupy jeszcze jest to dostępne, co ja na ten temat opowiadałam. Niemniej mam zamiar zrobić kilka krótkich filmików, udostępnić je też na YouTubie, abyście mogli z nim korzystać, także na innych grupach związanych z kakao, bo ta kultura picia kakao w Polsce, ona się rozrasta, tego jest coraz więcej i to na pewno będzie zmierzało w tym kierunku, jak to jest teraz w Skandynawii, w Stanach i tak dalej. To jestem pewna, że po prostu to idzie do nas z kilkuletnim opóźnieniem. Ja mieszkałam poza Polską 11 lat i ja to wszystko właśnie obserwuję z takiej perspektywy, że to, co gdzieś tam już się zadziewa, to do nas przychodzi z takim opóźnieniem około 3-4 lat. I niemniej to jest zupełnie wszystko ok, ja tutaj nie mówię nic na polskę, niemniej po prostu tak wygląda dynamika naszego przyswajania różnych rzeczy. Cudowne. Niemniej, gdy ja zapoznawałam się z tą kulturą picia kakao w Finlandii, tak po tym jak mój mąż już pojawił się na tej ceremonii, skontaktowaliśmy się z prowadzącym tę ceremonię, którym był Olli Aurinko, taka osoba w Finlandii, która właśnie zajmuje się kulturą szamanizmu, inicjuje różne ceremonie, zaprasza różnych uzdrowicieli, podróżuje po świecie, też kręci filmy na ten temat, jest po prostu totalnie wsiąknięty w ten temat, Olli Aurinko z Finlandii. Skontaktowaliśmy się z nim i udało nam się pozyskać właśnie takie kakao Kita Wilsona do takiego własnego spożycia w domu, tak? On miał dosyć swobodny dostęp w tamtych czasach do tego kakao, ponieważ nie było problemów z pocztą gwatemalską, do tych problemów wrócę. To kakao było sprowadzone z Gwatemali. Wtedy działała dobrze poczta i przesyłki tego kakao regularnie trafiały do Europy. Ono było popularne w tamtym czasie w Wielkiej Brytanii i właśnie w Skandynawii, w Finlandii. O innych miejscach nie wiem. Zakładam, że pewnie Holandia, ale taka jest dosyć do przodu, jeżeli chodzi o spożywanie kakao. No więc to kakao pozyskaliśmy dla siebie i zaczęliśmy w domu je sobie przyrządzać, na początku po prostu siekając tak troszeczkę po dwie łyżeczki, mieszając to i właściwie dla nas spożywanie tego kakao zawsze było związane z jakąś taką, z czymś ważnym. Nie powiem, że z jakąś ceremonią, tak, bo ja w domu z mężem nie robiłam sobie ceremonii kakao, tak jak to ceremonia kakao to jest ceremonia, tak, gdzie przychodzą ludzie z zewnątrz, gdzie się spotykamy i w pewnym kontekście to kakao się spożywa. To jest właśnie taka ceremonia kakao i ta kultura zaczęła rozkwitać w Europie, w Skandynawii, na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych. Tego jest już naprawdę coraz więcej i w Polsce to też zaczyna w jakiejś formie się pokazywać, tak? Niemniej ważne w ceremonii było to, że to kakao jest naprawdę ceremonialne, wytworzone przez ludzi, którzy zajmują się tą duchowością, tych szamanów czekolady, tak? Jest tutaj przesłany do Europy z intencją prowadzenia ceremonii. Na ceremonię przychodzi kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. Wszyscy spożywają to kakao ceremonialne i następuje w
kontekście kręgu, tak, czyli siedzenia na podłodze i w kontekście kręgu spożycie tego kakao, każdy mówi swoją intencję, jest sporo muzyki na żywo wtedy i jest dużo medytacji z tym kakao. Po prostu dajemy temu kakao działać w nas. Nie rozładowujemy tej energii na zewnątrz, czyli nie gadamy, ani nie tańczymy, ani nie turlamy się, ani nie wiem, nie wychodzimy na papierosa, tylko jesteśmy w przestrzeni ceremonii, tak? Siedzimy i medytujemy z tym kakao, następnie podróżujemy na muzyce, nikt nie gada, jest muzyka często grana na żywo, czasami są osoby zaproszone do tego, żeby na przykład powiedzieć jakieś pojedyncze swoje intencje, jeżeli występuje jakieś elementy tańca, to raczej nie jest to impreza po prostu taneczna, ani nikt nie wywala, bo a kakao mocno podnosi do góry poziom energii, jesteśmy tacy pobudzeni trochę, tak? Jeżeli to wywalamy na zewnątrz w postaci tańca, rozmowy, robienia czegoś, nie wiem, chodzenia, tak? I wplątywania się, inicjowania różnych kontaktów międzyludzkich, to my niejako tę nadwyżkę energii, którą nam daje kakao, kierujemy na zewnątrz. I to już nie jest ceremonia, tak? To może być jakiś kontekst towarzyski tak spożycia tego kakao. Ja na przykład teraz spożywam kakao i też kieruję mój przekaz na zewnątrz. Niemniej na ceremonii tę całą aktywność taką, którą gdzieś tam kakao nam podbija, kierujemy do środka. Poprzez wejście do stanu jakiejś takiej kontemplacji, wewnętrznej obserwacji. I te ceremonie kakao w Finlandii, one też odbywały się na tej zasadzie. Osoby, które prowadziły te ceremonie w Finlandii, uczyły się w Gwatemali tych ceremonii u Kita Wilsona. Także miałam właściwie tak z pierwszej ręki przykład, jak taka ceremonia może w ogóle wyglądać. Uczyłam się tego tam, często też udzielałam się muzycznie na tych ceremoniach, gdzieś tam grając moje piosenki, bo jestem muzykiem, wokalistką i to gdzieś tam się pojawiało na tych ceremoniach. Niemniej Finlandia ma bardzo dobrą ekipę własnych muzyków i po prostu najczęściej napawałam się tym, co się dzieje. Czasami w Finlandii na ceremoniach gościnnie pojawiały się osoby na stałe w tej Gwatemali mieszkające. Pojawiali się najczęściej młodzi ludzie, którzy wyglądali jak hipisi, tak? Tacy bardzo otwarci, weseli, w różnych kolorowych strojach. I to jakoś mi się na stałe skojarzyło gdzieś tam z tym ceremonią kakao, że to tak wygląda, tak? Że po prostu wesołość, otwarcie na wstępie, po prostu przytulanie się, mówienie sobie od razu po imieniu i tak dalej, bez względu na to, w jakim jesteś wieku. Wszyscy byli mile widziani w kręgu, tak? To się zawsze podkreślało, że jesteś tutaj mile widziany taki, jaki jesteś. Zapraszamy Ciebie, nikt Ciebie tutaj nie ocenia. Przychodzisz tutaj po to, żeby spotkać się ze sobą, żeby się napić tego kakao i niech ono otwiera Twoje serce, niech ono uzdrawia Twoje serce, niech ono łączy nas wszystkich po prostu w takie jedno plemię, tak? Kakaowe plemię. Była taka kultura wokół tego w Finlandii i było to coś niesamowitego, naprawdę. Obcy ludzie przychodzili, siadali po prostu w kręgu. Każdy najczęściej jeszcze przynosił swój kubeczek, bo często te ceremonie były dosyć liczne. W Skandynawii się to bardzo przyjęło, taka forma spędzania wspólnego czasu i na przykład na ceremonii bywało nawet i 30 osób. Każdy przynosił często swój kubeczek, dostawał dawkę tego kakao albo kilka dawek w ciągu tak czasami nawet 6-godzinnego wieczoru, 8-godzinnego wieczoru, tak? Ta ceremonia się ciągnęła i ciągnęła bez końca. Także to wyglądało w ten sposób. W jej trakcie się leżało, siedziało się. Jeżeli ktoś chciał coś tańczyć, no to nie było to inicjowane jako wspólny taniec, ale na przykład mógł się poruszać do tej muzyki, tak? Dużo osób siedziało w medytacji albo przynosiło sobie na przykład materac, śpiworek i po prostu zanurzało się w tym doświadczeniu, pijąc te duże dawki kakao, zanurzało się w muzyce na żywo, tak? Sporo osób śpiewało też, wiele osób miało swoje śpiewniki i te śpiewniki były wspólne dla całej tej społeczności, gdzie te ceremonie się odbywały, albo były te śpiewniki po prostu dostępne, żeby każdy dostał swój śpiewnik i też mógł podłączyć się do po prostu wspólnego śpiewania. Wspólne muzykowanie, śpiewanie synchronizuje bicie serc i gdy mówiono o kakao jako o takim napoju, który otwiera Twoje serce, otwiera Twoje emocje i Twoje czucie na innych ludzi, na samego siebie, właśnie to wspólne śpiewanie było często inicjowane na tych ceremoniach kakao. Wyglądało to w ten sposób. I ceremonie kakao w Finlandii w tamtym czasie odbywały się dosyć regularnie. One z reguły odbywały się jakoś co 2 miesiące, albo na każdą porę roku.
czyli wiosna, lato, jesień, zima, zawsze równonoc czy przesilenie letnie było związane właśnie z ceremonią kakao. Były naprawdę w takim przepięknym miejscu. Później się na początku to była szkoła jogi w centrum Helsinek, bardzo pozytywne miejsce, taka ogromna sala, gdzie naprawdę dużo ludzi się mieściło. Później zostały przeniesione na obrzeża Helsinek bardziej do przyrody. I gdy przyjeżdżało się na taką ceremonię, to już się czuło, jakby się było nad jakimś takim wyjątkowym odosobnieniem, taki retreat się z tego robił, tak? Bo była przyroda, była zatoka morza, przyjeżdżało się na przykład na godzinę 18 i właściwie do 20 to praktycznie tam każdy chodził gdzie chciał, się nic nie działo. Siedzieli ludzie albo na sali, płonęły kadzidła, leciała muzyka, dużo osób spacerowało w przyrodzie, siedziało na pomoście, niektórzy rozmawiali ze sobą, ponieważ było to ciekawy moment do spotkań, ponieważ na takiej ceremonii nie gadamy, tak? Czyli przychodzili często ci sami ludzie, ale oni za bardzo się nie poznawali poza kontekstem tej ceremonii. Niemniej, gdy były te 2 godziny takie na początku i później gdzieś tam z tyłu się robiła bardziej luźna atmosfera, dużo osób ze sobą rozmawiało, nawiązywało się przyjaźnie, nawiązywało się nowe znajomości. Także było to bardzo interesujące także, żeby poznać innych ciekawych ludzi, którzy też przyjeżdżają na takie czadowe w ogóle wydarzenie, jak ceremonia kakao, tak? To nie jest jakaś dyskoteka, to nie są zajęcia z jogi, to jest ceremonia kakao, jedziesz tam właściwie na cały dzień, tak? Masz cały dzień wycięty z życiorysu. Często właśnie prowadzący Olli Aurinko podkreślał, jakie to jest piękne i jakie to jest ważne, że w dzisiejszych czasach naprawdę decydujemy się poświęcić, tak? Ten nasz cenny weekend, po to, żeby zrobić coś innego, żeby wyrwać się z kontekstu, żeby nam się chciało zrobić coś innego, pojechać, wziąć, zapakować się, pojechać do innego miasta, zaangażować się w to, ponieważ cały czas też podkreślał to, że to, ile ty zaangażujesz w przyjście na tę ceremonię, w bycie tam, to właśnie wszystko odpłaca ci ze środka, to, co później przychodzi do ciebie. To był kontekst tej ceremonii, na tym polegała ceremonia kakao, tak? Na tym to polegało. To było bardzo takie wielowymiarowe doświadczenie, bo z jednej strony idziesz, smakujesz sobie coś egzotycznego, tak? Z drugiej strony jest trochę dziwnie, nie? Bo chodzą ci ludzie w tych kolorowych ciuchach, niektórzy się znają od dawna i są tacy spoufaleni ze sobą, siedzą w tych grupkach, grają na instrumentach na żywo, fantastyczną muzykę w ogóle. Ludzie rozmawiają o czymś normalnie nie rozmawiasz z ludźmi w pracy, tak? Czyli o tym, dlaczego jesteś szczęśliwa, albo co cię w życiu załamało, albo jak postrzegasz Boga, albo o tym, czym jest w ogóle szczęście, albo o tym, na czym polega w ogóle szczęśliwa relacja, czym jest dla ciebie wolność, albo co robisz codziennie, żeby być szczęśliwa, albo jak to tam u ciebie wygląda, te ostatnie miesiące tego roku, czy zdążyłeś zastanowić się nad tym wszystkim, co się u ciebie dzieje w ogóle. Takie tematy były poruszone na ceremonii. To było na przykład otwarcie tego całego kręgu. Każdy miał parę minut dosłownie, żeby powiedzieć coś od siebie. Gdy ludzi było dużo, na przykład 30 osób, to otwarcie czasami trwało ponad godzinę. A my w tym czasie czekaliśmy na to kakao, tak? I to było też niesamowite, ponieważ uczyliśmy się słuchać siebie, nie wchodząc w dyskusję ze sobą. Następnie prowadziła muzyka, prowadził bęben, tak? Prowadziły głosy, prowadziły flety, prowadziły różne instrumenty etniczne. Często na przykład podczas ceremonii prowadzący mówił, że najbliższe 45 minut spędzimy po prostu w ciszy. I autentycznie to się zadziewało. Kiedy ostatni raz z ludźmi siedziałeś 45 minut w ciszy? Ze sobą samym, nic nie robiąc po prostu. Siedzieliśmy z tym kakao w ciszy i kontemplowaliśmy po prostu obecność swoją, tak? Na tej sali, w tym miejscu, przy tym śpiewie ptaków, często dobiegającym z zewnątrz. Następnie wchodziła muzyka, wchodziły improwizacje. Finowie są bardzo uzdolnieni muzycznie, gdy na sali wśród osób uczestniczących byli muzycy, każdy przynosił jakieś instrumenty ze sobą. Na przykład był czas na to, aby uczestnicy po kolei, każdy mógł zagrać swoją piosenkę. Czasami się zdarzało, że osoby, które totalnie były niemuzyczne, nagle przychodziła ich kolej i powiedziały, że one chciałyby coś zaśpiewać. I nagle taka osoba drżącym głosem zaczynała śpiewać piosenkę przed 30 osobami, nigdy tego wcześniej nie robiąc. Także to było takie niesamowite i bardzo interesujące spędzanie w ogóle czasu wśród dorosłych osób, nawiązywanie zupełnie nowych znajomości i nowych więzi. Mówienie o tym, co jest dla nas ważne, angażowanie swojego czasu w
przyjście i uczestnictwo w takim wydarzeniu. Ja byłam totalnie zabrana, słuchajcie. Po prostu ja, mieszkając w Skandynawii, często cierpiałam na samotność. Naprawdę było mi często źle. I gdy dotknęłam czegoś takiego, mówię, kurczę, to jest niesamowite. To po prostu mnie totalnie zabrało. Ja mówię, wow, no to jest coś ekstra. To kakao, po prostu zakochałam się w nim. I to jest niesamowite, że teraz to zatoczyło takie duże koło, że piję znowu to samo kakao. Zakochałam się w tym miejscu, zakochałam się w tej otwartości, tak jakby napełniłam się jakąś taką akceptacją wobec siebie, tak? Dla mnie to w Skandynawii było takie ewidentne jak na dłoni. Ja byłam obcokrajowcem, który nauczył się języka, który zaczynał wsiąkać w tamtą kulturę. Moje dziecko chodziło już tam do szkoły, tak? Ja tam pracowałam, próbowałam jakby przedostać się ze swoją indywidualnością, ze swoim przekazem przez jakąś taką warstwę różnic kulturowych i mam wrażenie, że praktycznie prawie, że do samego końca jakoś walczyłam ze sobą. Tutaj natomiast, gdy przychodziłam na ceremonię kakao, ja przez ten jeden dzień otwierałam się naprawdę na maksa. Otwierałam się na tych ludzi, otwierałam się zupełnie na jakieś nowe pomysły gdzieś tam w sobie. To potem we mnie pracowało, tak? Ponieważ gdy ja otworzyłam się na takiej ceremonii, na jakąś taką akceptację wobec siebie, nikt mnie tam nie oceniał, nie pytał się, kim ja jestem, skąd ja jestem, dlaczego przyjechałam do Finlandii, czy mówię po fińsku, czy nie. Mogę powiedzieć po angielsku cokolwiek i nikt mnie nie rozliczał z tego, czy ja coś umiem, czy nie umiem i wszyscy po prostu mnie akceptowali. To było dla mnie wspaniałe po prostu doświadczenie. Bardzo mocno przyczyniło się do mojego samopoznania, do rozwoju mojej kreatywności, do mojego wyjścia z depresji, tak, z której ja wychodziłam. Do rozwoju moich umiejętności muzycznych. Ja jestem teraz wokalistką, muzykiem, mam swój zespół, tak? Możecie kupić moją muzykę. Mój zespół nazywa się Love is Love. To wszystko się zaczynało na tych ceremoniach kakao tak naprawdę, gdzieś tam w Finlandii, gdzie ja mogłam pierwszy raz dzielić się moją muzyką na żywo z tymi ludźmi, tak? Pamiętam, jak zagrałam pierwszy raz moją piosenkę, którą skomponowałam. No, to było coś, powiem Wam, to było coś. Ja totalnie weszłam w kakao wtedy, tak? Po prostu kakao to było dla mnie coś, co stało się dla mnie ewidentne, że ja chcę to zabrać do Polski i pokazać innym. I tak też się stało. Słuchajcie, około 4 lat temu prowadziłam moje pierwsze warsztaty, tak? Prowadziłam moje pierwsze warsztaty na zasadzie właśnie takiej kakaowej ceremonii, jakiej ja się nauczyłam w Finlandii. Oczywiście ja tych warsztatów nie nazwałam żadną ceremonią kakao, tak? W ogóle mi nawet do głowy to nie przyszło, żebym ja mogła też taką ceremonię prowadzić. Po prostu zaprosiłam ludzi do kręgu, tak? Przyszło kilkanaście osób. Podałam to kakao, powiedziałam, słuchajcie, wiecie co, ja tutaj mam takie kakao ze Skandynawii, ono działa tak i tak, tak wygląda w Finlandii spożycie tego kakao. Chciałam też Was zaprosić do tego, żebyście poczęstowali się tym kakao i żebyśmy mogli po prostu spędzić ten czas przy kubku kakao. Wszyscy byli zaskoczeni, ale spoko, bo ja tego nawet nigdzie nie ogłaszałam, nie? Ja nie miałam żadnej strony internetowej, grupy, po prostu zrobiłam ogłoszenie na Facebooku i gościnnie mój znajomy, który ma grupę taką liczną, udostępnił na swojej grupie. Zgłosiło się do mnie kilkanaście osób, bodajże 16. Jak w ogóle to zobaczyłam, że przyszło 16 osób, ja byłam w ogóle przerażona. Mówię, Boże, przecież ja nie potrafię w ogóle takiego czegoś zrobić. Niemniej to się zadziało i to było bardzo piękne. I też pytanie ludzi, co ty dosypałaś do tego kakao? To było w ogóle pierwsze. Co to w ogóle jest? Ale jak to działa? Wszyscy byli tak zabrani. I właśnie jestem nauczycielką jogi i medytacji. No to ja pokazałam ćwiczenia z jogi kundalini. Siedzieliśmy też w ciszy. Ja wtedy też już rozkręcałam się, jeżeli chodzi o granie na instrumentach, no to kilkoro też fajnych muzyków przyszło. Przyszedł Konrad Gąska, który prowadzi obecnie Mantra plus Kakao, takie spotkania. Bardzo Wam polecam. Teraz będzie w Krakowie, w tę sobotę, tak? Konrad Gąska, fantastyczny gitarzysta, muzyk, też wokalista. On wtedy przyszedł na to spotkanie, myśmy się już znali prędzej. I zagraliśmy razem na gitarze. Przyszedł Darek Marszałek, taki artysta z Bielska-Biała, z takim wielkim bębnem. I też graliśmy razem na bębnach. Przyszedł Marcin Muszer, taki fantastyczny, bardzo inspirujący artysta, który chyba też mieszka teraz w Krakowie, przyniósł misy i zagrał na misach, tak? To było coś, po prostu każdy zrobił coś ekstra.
byli uczestnicy, którzy nie mówili i nie udzielali się czynnie, ale po prostu płynęli w tej muzyce i w tym całym doświadczeniu. I to też jest potrzebne, tak? Nam, osobom, które mają taką ekspresję, które grają, mówią, jesteście potrzebni wy, którzy po prostu biernie przyjmujecie i tworzycie przestrzeń tego doświadczenia, tak? Jesteście w tym z nami. Była relaksacja, niektórzy leżeli pod kocykami, inni siedzieli, kilka osób na koniec zaczęło tańczyć. Także tak wyglądała ta ceremonia kakao, moja pierwsza, którą poprowadziłam w Polsce około 4 lat temu. Później kilka razy i przywiozłam też trochę tego kakao na sprzedaż. Wtedy już zaczynały się problemy z dostępem do tego kakao Kita Wilsona, czyli tego kakao ceremonialnego specjalnie przygotowanego pod tego typu doświadczenia, tak? Ja później przyjechałam, poprowadziłam jeszcze dwa takie warsztaty, poprowadziłam w Warszawie i w Katowicach, tamten odbył się w Będzinie, poprzedni warsztat. I po paru miesiącach przyjechaliśmy z moim mężem do Polski, myśmy ciągle mieszkali w Finlandii i poprowadziliśmy Weekend Świadomości, to się nazywało. To był taki wyjazd weekendowy dla dorosłych, takie kolonie dla dorosłych, gdzie mieszkaliśmy w domkach, w agroturystyce i my prowadziliśmy zajęcia właśnie. Mój mąż prowadził zajęcia z jogi, a ja prowadziłam właśnie takie zajęcia w kręgu, tak zwane Healing Circles, gdzie podawałam kakao, śpiewałam dużo muzyki, opowiadałam opowieści i prowadziłam medytację. I to było dokładnie po prostu na podstawie tego, czego ja się nauczyłam w Finlandii, tak, na tych ceremoniach. Tylko ja po prostu robiłam to po swojemu, wprowadzając dużo elementów takich moich własnych. Niemniej było to dokładnie na podstawie tych ceremonii kakao, które ja się nauczyłam w Finlandii. Dużo piosenek też śpiewałam wtedy z tych śpiewników kakaowych, czyli tak jakby ta tradycja po tej nitce, tak, po tym linku, po tej nitce z Gwatemali przeszła do Finlandii, a z Finlandii przeszła do Polski właśnie poprzeze mnie i poprzez mojego męża, gdzie my te ceremonie w takim bardziej oryginalnym stylu Kita Wilsona zaczęliśmy tutaj wprowadzać w Polsce. Ta społeczność kakao tam się rozwijała w Finlandii, ona przechodzi jakieś różne swoje renesanse i swoje różne takie wycofania się. Powstały kakao kluby, gdzie osoby przychodziły, muzykowały wspólnie i po prostu piły to kakao. Powstała medytacja z kakao. Kakao tam naprawdę weszło do takiego, można powiedzieć, nawet mainstreamu, jeżeli chodzi o taki napój, że spotykamy się z przyjaciółmi, nie pijemy piwa, ani wina, ani nic, tylko po prostu pijemy ceremonialny kakao, tak? To też weszło tam do takiego mainstreamu, że to kakao po prostu się obracało wszędzie. Ono było na kobiecych kręgach. Ja chodziłam później na takie zajęcia, kobiece kręgi, później w nich pomagałam, bo chciałam się też tego nauczyć. To byłam takim wolontariuszem, asystującym w tych kobiecych kręgach. Asystowałam tym, że ja coraz lepiej grałam muzycznie, rozwijam się muzycznie, także służyłam moją muzyką. Czasami opowiadałam coś na temat medytacji, jestem nauczycielką medytacji, to prowadziłam jakąś tam medytację albo opowiadałam coś na ten temat. Zaczęłam wnosić coraz więcej do tego i asystowałam w prowadzeniu tych kręgów takiej Meksykance, Brendzie Miquitzli, która mieszkała w Helsinkach i organizowała tego typu akcje. Na tych właśnie zajęciach dla kobiet bardzo często było podawane kakao, także kakao było obecne też na tych kobiecych kręgach. Gdy przeprowadziłam się do Polski około 2 lat temu, moim pomysłem na działalność i moim pomysłem na to, żeby żyć, na to, żeby utrzymać się na powierzchni, że tak powiem, także finansowo, było rozhuśtanie tej kultury picia kakao w Polsce. Nie udało mi się to wtedy w taki sposób, w jaki ja sobie to wyobrażałam, albo możliwe, że to udaje się teraz, tak, bo ja nadal prowadzę te warsztaty i te ceremonie, ale to wymagało trochę czasu, tak. W międzyczasie, na przykład na Islandii, zwiedziłam teraz Islandię, byłam przez 10 dni na Islandii, gdzie właśnie prowadziłam warsztaty z kakao między innymi i prowadziłam tak zwane Healing Circles, to są moje takie kręgi uzdrawiania, to się nazywa Healing Circle, gdzie zapraszam ludzi, właśnie do takiego doświadczenia. Pijemy kakao, a ja poprzez muzykę, poprzez mój przekaz, poprzez to, co mówię, poprzez jakiś taki temat wiodący, który nam przyświeca danemu spotkaniu, prowadzę to całe doświadczenie w taki sposób, aby coś tam się w środku ciebie otworzyło, tak? Abyś gdzieś tam dotknął tego wewnętrznego spokoju, uwolnił stres, uwolnił traumę,
abyś połączył się z jakimś takim szacunkiem do siebie, rozumieniem swojej historii, żebyś otworzył oczy i doświadczył czegoś więcej, tak? Ja prowadzę właśnie takie spotkanie z kakao. No i na tej Islandii dowiedziałam się, że tam właśnie to wszystko jest tak rozhulane, słuchajcie. Ludzie spotykają się właściwie co tydzień. Tam to trzyma w ręku taka, znaczy nie tyle, że trzyma w ręku, ale prowadzi tam to taka kobieta, która też była w Gwatemali, uczyła się u Kita Wilsona. Ona prowadzi te ceremonie raz w tygodniu, na które przychodzi czasami 30-50 osób. Słuchajcie, na Islandii mieszka społeczność 300 tysięcy mieszkańców, czyli to jest takie średnie miasto w Polsce, tak? I tam 30 do 50 osób potrafi przychodzić raz w tygodniu na tego typu doświadczenie. Także to jest coś niesamowitego, że ludzie postanawiają spędzać czas w ten sposób. To z jakiegoś powodu im pomaga, tak? Z jakiegoś powodu to jest w kulturze obecne. W Reykjaviku istnieje kakao bar, gdzie odbywają się medytacje z kakao i one to są poranne medytacje z kakao, tak? Osoby przychodzą i ktoś prowadzi medytację. Kakao jest dostępne tam w dużej różnorodności. I o tej różnorodności także chciałam Wam powiedzieć. Problem z kakao ceremonialnym Kita Wilsona, tym, które ja teraz piję, które możecie zamówić u mojego męża Kewala Darshan, jest dostępne dla Was to kakao. Przyszła do nas teraz dostawa i dostawy będą przychodzić regularnie. Problem z tym kakao pojawił się w momencie strajku poczty w Gwatemali. Na chyba 2 czy 3 lata, słuchajcie, zamknięto tam po prostu urzędy pocztowe. Nic nie można było wysłać, nic nie można było stamtąd odebrać. I to zrobił się duży problem. Skończył się dostęp do tej medycyny serca, tak? Nie było dostępne kakao. Zaczęły mocno skakać w górę ceny, ponieważ oczywiście Kit Wilson miał tam już ekipę na miejscu, ludzi, którzy cały czas do niego wracają, latają samolotami. Jedynym sposobem na zdobycie kakao Kita Wilsona było przewiezienie jej samolotem. Latała ekipa regularnie z Wielkiej Brytanii, która przywoziła to kakao do Europy. Niemniej ceny zaczęły mocno iść w górę i tym samym zaczęły mocno iść w górę też ceny ceremonii, tak? To już nie było jakieś tam zrzutka, tak? 150 zł na salę, na kakao, na gitarzystów i flecistów i tych wszystkich, co tam ogarniają to, tylko to już zaczęły być kwoty, które bardzo mocno szły w górę. Czy to zmieniło charakter ceremonii? No chyba nie, bo się zadziewało cały czas to samo, niemniej po prostu to kosztowało więcej, ale to też wymagało więcej zaangażowania ze strony tych osób, tak? To jest coś innego wrzucić 20 zł do jakiejś puszki na datki, a co innego naprawdę uczynić z tego jakiś taki priorytet, tak? Wiele osób stać na przykład na to, żeby zainwestować 200-300 zł w swój rozwój w ciągu miesiąca, tak? Płacimy różne karnety na siłownię, płacimy za zdrowe żywienie, kupujemy sobie ubrania, tak? Kupujemy książki, jakby zapisujemy się na konsultacje do różnych specjalistów, do lekarzy chodzimy, tak? Czy na zajęcia jogi, czy nie wiem, fitnessu, tak? Inwestujemy w siebie, no ale jednak, żeby w ceremonii kakao, która jest absorbująca pod względem czasu, ponieważ musisz przeznaczyć ten cały dzień właściwie na to, tak? Na przykład Twoją sobotę albo niedzielę i jeszcze musisz zaangażować się finansowo, zapłacić 200-300 zł, no to już jest duże zaangażowanie i zaczynamy się naprawdę zastanawiać, czemu ja tego pragnę, co ja robię, czemu to jest dla mnie ważne. Duża część wtedy takiej Twojej życiowej witalności, energii w postaci na przykład tych pieniędzy i Twojego czasu idzie wtedy w taką ceremonię. No dla mnie to ma sens, tak? Ja lubię płacić za takie rzeczy, za swój rozwój, doceniam zawsze też pracę innych, pracę artystów, muzyków, sama też pracuję w ten sposób, między innymi dla mnie na przykład zakupienie muzyki od artysty, czy nie wiem, zapłacenie abonamentu za Netflixa, czy coś, dla mnie to jest w ogóle takie samo jak płacę za bułki w sklepie, tak? Po prostu nie kradnę, tak? Nie kradnę tego typu rzeczy, płacę za nie. I dla mnie, ja chętnie wydaję na takie rzeczy, jak tego typu doświadczenie, jak ceremonia kakao. Niemniej zaczęły być problemy z tą medycyną, czyli z kakao Kita Wilsona, z kakao ceremonialnym. Co się wydarzyło? Z perspektywy czasu myślę, że będziemy to oceniać na duży plus. Na rynku zaczęło pojawiać się inne kakao, tak? Ponieważ Kit Wilson nie ma monopolu na pastę kakaową, nie ma monopolu na kakao ceremonialne, że tak powiem, tak? Zaczęły się pojawiać inne rodzaje kakao, głównie z Peru. Różnica jest dosyć spora w działaniu kakao peruwiańskiego i w działaniu kakao z Gwatemali. Różnica ta bardzo często polega na tym, że kakao peruwiańskie, ono zaczęło być hodowane w Peru z odmian hybrydyzowanych.
dlatego, aby ten owoc był jak największy, kakaowca, dziko rosnące są małe, żeby był jak największy, żeby pozyskać jak najwięcej pulpy kakaowej do po prostu przemysłu cukierniczego. To kakao, ono może być organiczne, ono może być raw, tak? Ono może być jakieś, ale ono jest produkowane z myślą o przemyśle cukierniczym. To nie jest kakao ceremonialne. To może być super cudowna, organiczna pasta kakaowa i ja też taką piję sobie na co dzień, tak? Piję po prostu to i też to sprzedaję, też to jest w mojej ofercie. Niemniej, nie jest to kakao ceremonialne. Nie jest to kakao stricte przez szamanów i tych wszystkich tam czarodziejów przeznaczone stricte do ceremonii. Ono działa, tak? Ono pobudza nas, ono jest po prostu pyszne, ono przyspiesza bicie naszego serca i tak dalej. Niemniej nie jest to stricte kakao ceremonialne. Ono jest często potocznie tam tak nazywane, ponieważ w Polsce się przyjęło w ciągu ostatnich roku, dwóch lat, tak? To jest bardzo tożsame tylko dla Polski. Pragnę zwrócić uwagę na to, bo jestem jako nośnikiem tej kultury picia kakao, także międzynarodowo. Kakao, które kupujemy obecnie, jeżeli chodzi o kakao peruwiańskie na przykład, jeżeli chodzi o kakao organiczne, jeżeli chodzi o różne pasty kakaowe, które sprowadzane są z zagranicy, to jest bardzo, bardzo rzadko kakao ceremonialne. To jest często cudowna pasta kakaowa organiczna, niemniej nie ma to nic wspólnego z kakao przeznaczonym stricte do ceremonii. To jest kakao przeznaczone do przemysłu cukierniczego. I po prostu takie są fakty, tak? Może gdzieś tam w środku teraz czujesz jakiś tam dysonans, ale przecież moje kakao, coś tam. Okej, wiesz, to jest Twoja medycyna, pij to kakao, ono jest cudowne, naprawdę. Ja też często po prostu używam i piję tego kakao, podaję to kakao na warsztatach, ale to wiąże się też z tym, że nie było dostępu do czystego kakao przeznaczonego stricte do ceremonii. To jest kakao przeznaczone do cukierków, tak? Ono jest super organiczne i tak dalej, ale nie jest to stricte kakao ceremonialne. Także tak wygląda ta różnica. I ja naprawdę domyślam się, że dla 80% konsumentów nie ma tutaj tak naprawdę w ogóle żadnej różnicy, bo co ciebie to obchodzi, czy to kakao poświęcił szaman, czy go nie poświęcił, nie? No nic ciebie tak naprawdę to nie obchodzi. Ty sobie kupujesz pastę kakaową z Peru, która jest organiczna, która jest sterylizowana, temperowana, która jest raw, tak? I jest przeznaczona tak naprawdę w swoim założeniu do produkcji wysokiej klasy słodyczy raw organic, tak? Czoklet. I to jest super okej, to kakao jest cudowne, pyszne, ja też takiego używam. I jest naprawdę dobrze, fajnie pobudza i tak dalej, ale nie jest to kakao ceremonialne, przygotowane przez Indian albo gdzieś w Ameryce Środkowej, stricte do użycia w kontekście po prostu ceremonii takiej, jak ją opisałam, tak? Możesz go używać, super jest, tak? Ale zachęcam Ciebie też do tego, żeby jeżeli jesteś wkręcony właśnie ten ruch picia kakao, naprawdę spróbować wybrać się na ceremonię, która odbywa się w tej tradycji gwatemalskiej, Kita Wilsona, w tej nowoczesnej tradycji, z użyciem właśnie takiego kakao, które jest stricte przeznaczone do ceremonii. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. I to jest doświadczenie naprawdę wyjątkowe. To jest doświadczenie, które naprawdę może na stałe pieczątkę przystawić w Twoim życiu, tak? To jest coś wow, to jest coś po prostu naprawdę. To jest coś, w czym ja się zakochałam w Skandynawii i co próbuję wdrożyć w Polsce, co próbuję pokazać w Polsce. Niemniej, w momencie, gdy pojawiły się te problemy z pocztą w Gwatemali, zaczęło pojawiać się nowe źródła kakao. I kakao zaczęło przechodzić duży, duży taki renesans. Dużo ludzi się zaangażowało w pozyskiwanie pasty, tak? Ponieważ pasta zaczęła być niedostępna, za kosteczkę kakao płaciło się 250-300 zł czasami. Ja też zdarzało mi się, słuchajcie, za takie kakałko płacić 50 euro, tak? Za 200 gram, tak? I to nie była w ogóle jakaś wygórowana kwota. To jest produkt ekskluzywny, to jest bardzo trudno dostępne. To są jakieś takie dobra zaoceaniczne, zamorskie, które naprawdę gdzieś tam, kurczę, no to jest prawie, że rękodzieło, tak? Które spożywasz w sposób mający wznieść Twoją duszę do nieba, tak? To nie jest jakieś tam byle co.
zaczęłam sama szperać, poszukiwać dostępu, jakiegokolwiek dostępu do tej medycyny. Ja się przeprowadziłam z Finlandii do Polski, czyli te osoby w Finlandii, które miały gdzieś tam obczajone kontakty, które latały do tej Gwatemali, po prostu już były poza moim zasięgiem. Sprowadzanie tego kakao poprzez nich z Finlandii, gdzie oni chcieli 300 zł za kostkę, gdzie wysyłka kosztowała kolejne 300, po prostu było wtedy poza moim zasięgiem finansowym. Nie chciałam prowadzić ceremonii, które będą kosztowały 500 zł dla uczestników. Na te moje ceremonie zaczęło przychodzić mniej osób, ponieważ w Polsce jak grzyby po deszczu powyrastały ceremonie kakao, tak? Gdzieś tam to po prostu pchało ludzi do tego, żeby to robić. Ludzie wyszukiwali różnych źródeł medycyny, czyli kakao, i to było Peru często. Często przywożono pastę z Peru, która była taka trochę kwaśnawa w smaku. To był kakao, ja od razu czułam, że to jest ogromna różnica. To kakao peruwiańskie, ja też go używałam przez pewien czas, ono lubiło być na zewnątrz, tak? To dodawało dużo energii, dużo bardziej się takiej dynamicznej muzyki grało. Trudniej było wchodzić w te medytacje, które ja się nauczyłam na ceremoniach kakao w Finlandii, na tym gwatemalskim kakao, tu było zupełnie inaczej. To były takie kakao bardziej takie buzujące, bardziej spajające ludzi w jakieś takie grupy i tak dalej. Ciężko było opanować mi grupę na ceremonii kakao, wyobraźcie sobie, żeby ci ludzie nie gadali ze sobą, tak? To tak bardzo pobudzało to kakao, że ta energia od razu chciała się przeistarzyć w rozmowę, w zaangażowanie, żeby coś robić, żeby tańczyć, tak? Taniec ekstatyczny z kakao się pojawił, taniec pięciu rytmów z kakao, w ogóle ceremonie tantryczne, tak? Gdzie ludzie rozmawiają ze sobą, gdzie wchodzą w jakąś interakcję, tak? Tego się pojawiało coraz więcej. Zaczynano prowadzić ceremonie kakao w bardzo różnym stylu. Kakao pokazało wtedy bardzo dużą swoją różnorodność. Tak jak przyszło dużo różnorodnych gatunków tego kakao do naszej kultury, tak pokazała się różnorodność wykorzystania tej medycyny, tak? Zajęcia plastyczne, gry satori, taniec intuicyjny, kobiece kręgi, kakao na imprezach ze znajomymi, tak? Kakao w klubach muzycznych, taniec pięciu rytmów, zajęcia z ceramiki, tak? Malowanie intuicyjne z kakao, masaże z kakao. To wszystko się pojawiło, pojawiła się ogromna obfitość wykorzystania kakao w różnym kontekście. I patrząc na to z perspektywy osoby, która pasjonuje się kulturą spożycia czekolady już od wielu lat i która tę kulturę przywiozła do Polski jako jedna z pionierek, wydaje mi się to niesamowite, jak my Polacy w tak różnorodny sposób zaczęliśmy to kakao wykorzystywać. I jak obecnie obserwuję naszą kulturę spożycia kakao w Polsce i porównuję ją do kultury spożycia kakao na przykład w Skandynawii, którą znam teraz, byłam na Islandii, mieszkam w Finlandii, wydaje mi się, że jesteśmy niesamowicie wyjątkowi pod tym względem, że ta różnorodność nabrała takiego rozmachu. I ja przechodziłam tutaj na grupie taki okres wycofania się dosyć dużego, bo ja nabrałam do tego dystansu. Dla mnie ceremonia kakao to było spożywanie kakao ceremonialnego najwyższej klasy, kakao Kita Wilsona, tak? Albo później zdobyłam dostęp do Kolumbii, gdzie od rdzennych Indian, naprawdę od rdzennych Indian, pozawijane w liście bananowca, to kakao kolumbijskie od plemienia Arauca z gór Sierra Nevada de Santa Marta, tak? Którzy na plecach gdzieś noszą to gdzieś tam, żeby do jakiejś spółdzielni, tak? Żeby to w ogóle przekazać dalej. Którzy nie mają pojęcia w ogóle, co to jest certyfikat jakości. Jakby to wychodzi w ogóle poza pojmowanie tych ludzi, że ale czego ty w ogóle ode mnie chcesz? Ja takie kakao zaczęłam sprowadzać i to działało też super na ceremoniach. Dużo pracowałam z różnym kakao i tak zaczynałam się trochę po prostu wycofywać, bo ja widziałam, że tych ceremonii kakao w Polsce jest dużo. Pisało do mnie masa osób, co na przykład dostawałam wiadomości, słuchajcie, z racji tego, że jestem prowadzącą tej grupy. Słuchaj, mam takie coś, to jest jakaś taka twarda kostka i pachnie coś jak czekolada, nie wiem co to jest, co ja mam z tym zrobić? I ja mówię, słuchaj, no masz taką kakaową pastę, możesz to posiekać, poporcjować i sobie wypić, nie? I na przykład ja widzę, że taka osoba po 2 tygodniach ogłasza, że prowadzi ceremonię kakao, wjazd na tę ceremonię kosztuje 300 zł i na przykład zaprasza na to 30 osób, nie? I ja Wam powiem, że poczułam jakiś taki wewnętrzny bunt trochę, może to było związane gdzieś tam z jakąś taką moją zazdrością albo z jakąś taką niepewnością tego, że kurczę, wymyśliłam sobie taki sposób na życie, chciałam przekazać ludziom coś cennego, budować kulturę picia czekolady w Polsce, tak jak ja się tego nauczyłam w Finlandii, co dla mnie tak działało, że naprawdę wyciągnęło mnie to bardzo mocno do góry.
A tutaj jakby wymykało mi się to spod kontroli. Widziałam, ludzie zamieszczali posty, że oni robią ceremonię kakao z takim proszkiem, który kupują w sklepie, tak? Tylko dlatego, że na tym było napisane raw organic. W ogóle nie dostrzegając różnicy i nie rozumiejąc, o co w tym chodzi, zaczęły powstawać tego typu imprezy kilka lat temu w Polsce. Ja się zaczynam wycofywać. Mówię, nie, to nie dla mnie. Jakby zajmę się czymś innym. Nie mam dostępu tak do tej pasty, którą gdzieś tam tęskniłam za nią, tak? Za tą pastą Kita Wilsona, za tą kulturą, za tym spotykaniem się w muzyce, w medytacji, za tym sposobem spędzania czasu dla dorosłych, który był wyjątkowy po prostu dla mnie. Zaczynam się z tego wycofywać. Niemniej tęsknię za tym wciąż. Czuję, że przychodzi jakiś renesans, czuję, że ja naprawdę pragnę prowadzić tę ceremonię, że przez ten czas, gdy taka byłam w takim wyciszeniu, gdzie tutaj na grupie też umożliwiałam dużo reklamowania się, niektóre posty, owszem, ich nie dopuszczałam, bo jakby czułam, nie wiedziałam w ogóle, kim jest ta osoba na przykład. Zaczęły powstawać inne grupy o kakao, teraz jest już ich chyba, w ogóle to jest jakiś fenomen w Polsce i to jest właśnie fenomen w Polsce, że powstaje tyle różnych społeczności wokół tego kakao. Ludzie dzielą się tymi informacjami, angażują się w to kakao. Ja czuję, że ci prowadzący też są coraz bardziej prowadzeni, tak? I czują naprawdę, że w tym jest potencjał, że w tym, to, że dzięki temu można pomagać ludziom. Niemniej ja jestem właśnie taką trochę tradycjonalistką, tak? Moje ceremonie wyglądają inaczej. Jestem też tak naprawdę ciekawa, chętnie na przykład byłabym zaproszona, tak? Zapraszam siebie na Twoją ceremonię, osoba prowadząca, jeżeli chcesz, abym uczestniczyła w tym, abym w jakiś sposób pomogła Ci rozwijać Twoje ceremonie, moją wiedzą i moim doświadczeniem, które jest ogromne, tak, na skalę Polski i nawet Europy jest ogromne. Jeżeli pragniesz, żebym była obecna i żebyśmy na przykład zrobili tu na grupie reportaż z tego, fotografia, artykuł, recenzja, wideo live, tak, rozwijajmy to. Ja jestem bardzo otwarta właśnie na tego typu współpracę. Właśnie w tym momencie, gdy zaczął się taki rozłam, że te ceremonie zaczęły się pojawiać w różnych miejscach w Polsce, ja się zaczynam od tego dystansować, byłam taka trochę wkurzona gdzieś tam w środku, że a, ktoś mi tutaj wchodzi na moje podwórko, tak? A ja chciałam pokazać coś pięknego, a tutaj tyle zamieszania jest teraz, bo dla mnie to nie była ceremonia, na przykład co robiła ta osoba, czy ta osoba, albo dla mnie to nie było to kakao, no jak to kakao organiczne, ze sklepu, jak to pasta z Peru, ktoś takie coś podaje, jakby bunt wewnętrzny był we mnie, ale mówię, kurczę, sobie nie. I też tak otrzymałam gdzieś tam podczas medytacji z kakao takie wewnętrzne postanowienie do mnie przyszło, że albo będę z tym walczyć, albo z tego w ogóle zrezygnuję, albo będę to wszystko wspierać, tak? Otwierać się, tworzyć więzi, budować mosty. I dla mnie to tworzenie więzi, budowanie mostów i współpracy było czymś, co przyszło właśnie z ceremonią kakao. Dlatego ja zaczęłam wyciągać rękę do osób, które sprowadzają kakao, zaczęłam umożliwiać reklamowanie się na mojej grupie, zaczęłam dzielić się moją wiedzą, tak? Jak ktoś do mnie pisał, słuchaj, jak mam zrobić to czy tamto, zaczęłam dzielić się po prostu tą moją wiedzą zupełnie za darmo, wycofując się jednocześnie sama z bycia na widoku tak bardzo, jeżeli chodzi o prowadzenie ceremonii. W zeszłym roku, słuchajcie, nie odbyła się bodajże ani jedna klasyczna, tradycyjna ceremonia kakao tutaj w naszej pracowni Samopoznania. Był to z jednej strony dla mnie taki jakiś duży cios i powiem Wam, że ciężko to przechodziłam. Ludzie nie przychodzili, tak? Ja ogłaszałam tę ceremonię kilka razy, zapisywało się po dwie osoby, trzy. Ja mówię, nie, no to już nie jest to samo. To nie jest taka ceremonia, którą ja chcę prowadzić. Było to dla mnie bardzo trudne, powiem Wam, i że tak otwieram moje serce przed Wami, naprawdę czułam się z tym źle. Niemniej ja to akceptuję, tak? Kakao nie chciało, ja nie chciałam. Prowadziłam inne warsztaty, prowadziłam warsztaty szamańskie, prowadziliśmy kilka razy w zeszłym roku takie kręgi uzdrawiania, healing circles z kakao, prowadziłam je w Warszawie, prowadziłam je na warsztatach wyjazdowych w Bieszczadach, poprowadziliśmy warsztaty tantryczne tutaj w pracowni też z kakao.
Ja zaczęłam to kakao często i gęsto używać też po prostu podczas spotkań towarzyskich z moimi przyjaciółmi. Jeżeli macie zaproszenie, dostaliście ode mnie zaproszenie do pracowni kiedykolwiek, a niektóre osoby, które uczestniczą w moich warsztatach, mają na przykład drzwi otwarte do mnie, zawsze mogą wpaść po prostu tutaj na kakao, jeżeli mają ochotę. Ja prowadzę dużo warsztatów online obecnie i brakuje mi kontaktu takiego na żywo z człowiekiem, dlatego większość uczestników moich programów konkretnych na przykład ma nieustannie permanentne zaproszenie, można się tutaj umówić, przyjechać sobie na wieczór z nami, na konsultacje, na kakao i tak dalej. Tak, raczej rozwinęłam się w tę stronę. Nie miałam też dostępu do tej tradycyjnej, takiej ceremonialnej medycyny Kita Wilsona. Teraz właśnie pragnę ogłosić ceremonię kakao, właśnie z kakao ceremonialnym Kita Wilsona. Będzie to wyjątkowa ceremonia na skalę Polski, gdzie obecnie nikt nie używa w ogóle tego kakao. Kit Wilson zapoczątkował, słuchajcie, cały ten ruch z kakao. Tego wcześniej nie było. Jak on to zrobił? On się nazywa... ludzie na świecie, gdzie kakao jest naprawdę znane, w ogóle w Australii, w Ameryce Północnej, w wielu miastach w Polsce, w wielu miastach dużych w Europie, w wielu krajach, tak? Kit Wilson powiedział, że on dostał przekaz od ducha kakao, że on ma takie coś zrobić. To jest ta mitologia wokół tego. Nie ma tu żadnych badań naukowych, nie ma tutaj, nikt się nie rozkminiał nad tym, co to kakao ci w ogóle robi, czy ono ci podnosi ciśnienie, obniża tętno, tak? Czy ty masz tam witaminę taką, czy tam jest jakaś tam fenylo, coś tam, co występuje gdzieś tam w jakichś substancjach pobudzających, czy tam jest anandami, czy teobromina i tak dalej. Nikt jakby tego nie rozkminiał. Kit Wilson powiedział, siedząc w tej Gwatemali, szukając tam bodajże ceremonii ayahuaski, że on szedł przez dżunglę z jakimiś Indianami i mu coś w środku powiedział, że ma skręcić, pójść tam i tam znalazł jakąś wioskę, gdzie po prostu Indianie zbierali kakao z drzew. I dalej po prostu przyszło do niego, że on ma to kakao wziąć, ma z nim zrobić to i to i po prostu przyszedł przekaz z wewnątrz, tak? Mistycyzm czysty. Kochani, tutaj nie ma żadnych badań naukowych w tym kakao ceremonialnym. To jest po prostu taki duchowy przekaz, jakaś taka rozrywka duchowa. Chcesz w to wierzyć? Proszę bardzo, zapraszam Cię do wspólnej zabawy. Nie chcesz? No to nie wiesz, no to możesz tego w ogóle nie pić, może Ciebie nie być w tej kulturze picia tego kakao. Niemniej jest to bardzo fajna sprawa, bardzo ciekawa historia. I ja tak samo na moich ceremoniach opowiadam opowieści, tak, o duchu kakao. Jest to coś niesamowitego. To był czysty po prostu mistycyzm, tak? Kit Wilson powiedział, przyszedł do mnie duch kakao i powiedział mi, co mam zrobić. Mało tego, Kit Wilson później jeździł po Gwatemali, po Ameryce Środkowej i próbował znaleźć w ogóle szamanów, którzy pracują z kakao. Nie znalazł. Nie ma takiego czegoś, kochani. Może są jakieś plemiona gdzieś tam w Ameryce, które to kakao spożywają, tak? I są podobno, teraz coraz więcej jest badań na ten temat, gdzieś tam ktoś gotuje to w garze i społeczność to pije, tak? Niemniej, Kit Wilson zapoczątkował całą tę akcję. On był takim hipisem, tak? To jest taki właśnie wesoły hipis. On tam zapraszał ludzi do Gwatemali. On ma tam teraz swój ośrodek, gdzie on propaguje pracę z tym kakao, gdzie ta pasta cała ceremonialna jest wytwarzana i rozprowadzana po całym świecie. To po prostu jest taki, wiecie, gwiazda, tam kakaowa gwiazda, która świeci na cały świat tą medycyną, tak? Tak to wyglądało i nie ma tutaj żadnej innej filozofii poza tym. Ja nie będę Wam tutaj czarować, że to badania naukowe, że to kakao cudownie działa na Ciebie, bo coś tam. Możecie to przeczytać, pełno już jest artykułów. Polacy też się angażują właśnie w tworzenie takich treści. Ja kiedyś też napisałam artykuł na temat kakao, przeanalizowałam te wszystkie składniki chemiczne, które tam są. Ja Wam powiem, że ja nad tym artykułem długo siedziałam, tak? Przekopałam cały internet, przesłuchałam wszystkie wywiady możliwe na temat kakao i na tej podstawie skleciłam ten artykuł. To ja do tej pory nie potrafię tych, kurczę, po chemicznemu tych składników wymienić, co to tam jest, tak? Ja po prostu czuję, że to jest dobre dla nas wszystkich, że to jest dobre dla ludzi. Ja potrafię prowadzić taką ceremonię. Potrafię zrobić to świetnie. Wszyscy będziecie wywaleni w kosmos, jak przyjedziecie do mnie na ceremonię. Ja Was bardzo zapraszam, tak? Napijemy się kakao Kita Wilsona, ja Was posadzę w kręgu, będzie dużo muzyki, medytacji, będzie dużo ciszy. Ludzie na moich ceremoniach czasami na przykład mieli tak silne procesy oczyszczenia, że na przykład wymiotowali, płakali, śmiali się, przytulali się i tak dalej, grali na instrumentach, nagle śpiewali jakieś piosenki, tak? Twierdzili, że ich życie się po tych ceremoniach zmieniło. Także ja prowadzę tego typu procesy, tego typu ceremonie i
tego można tylko doświadczyć. Możesz przyjechać i tego spróbować. Możesz przyjechać do mnie, tak? Albo jak będę w jakimś mieście w Polsce, za 2 tygodnie będę w Bydgoszczy, tak? Możesz przyjechać, spróbować, zobaczyć, jak to jest. I to wymaga oczywiście od Ciebie zaangażowania i odwagi, bo to nie jest nic oczywistego, tak? To nie jest lekcja fitnessu, to nie jest spinning na rowerku, tak? To nie jest wyjście razem w góry, ani to nie jest wspólne, nie wiem, proces coachingowy przy kubku kakao. Nie! To jest po prostu coś kompletnie niedefiniowalnego. Ja się pytam i się zastanawiam, jak ja mam w ogóle opisać to doświadczenie, żeby to było, żeby ludzie chcieli przychodzić, żeby było przystępne dla Polaków, tak? Żeby jakby zahaczyć Was tą pasją do tego, że co ja mam tam napisać? To jest ceremonia kakao po prostu. Siedzimy w kręgu, spożywamy wysokie dawki kakao ceremonialnego poświęconego przez szamana. Odpływamy na dźwiękach muzyki, siedzimy w ciszy w medytacji. I tyle. Używana jest aromaterapia przy tym, kadzidła palę. Rozmawiamy później na koniec. Na koniec robię taki open time, tak? Freestyle open party i rozmawiamy, dzielimy się tym, co się w nas w ogóle wydarzyło podczas takiej ceremonii. To jest kultura wspólnego, duchowego doświadczenia. To nie są zajęcia z fitnessu, nie? To nie są zajęcia z jogi czy medytacji, to nie jest koncert, to jest ceremonia kakao. I to jest kompletny kosmos. Ja, może to brzmi w taki sposób, że Ty się teraz boisz i Ty nie chcesz w ogóle w czymś takim uczestniczyć, rozumiem to. Niemniej to jest prawda. I ja to Tobie mówię, bo to jest prawda, tak? Ja nie będę mówić Ci, że to jest coś innego. Ja nie będę wklejać badań naukowych, nie będę Ci pisać o sterylizacji tego kakao, nie będę Ci tutaj pisać o jakichś w ogóle rzeczach, które nie mają miejsca. Kit Wilson dostał przekaz z kosmosu, że on ma podać ludziom kakao. I co on zrobił? To, o czym marzy wielu z nas. Ma swoją, słuchajcie, w ogóle czadowe w swoje miejsce w dżungli w Gwatemali, buja się tam na hamaku, pije sobie codziennie to kakao, do niego przyjeżdżają ludzie z całego świata i mu pomagają to kakao w ogóle tam tworzyć, robić, uczą się od niego, czym to jest, zabierają to po całym świecie, on ma w ogóle światową dystrybucję tego kakao wszędzie, no kurczę, biznes, kakao biznes marzeń, tak? On to zrobił i mówi jak? Że do niego przyszedł przekaz w ogóle od ducha rośliny. To jest odwaga, nie? Dla mnie to w ogóle on jest mistrzem świata, tak? W ogóle wow, nie? A ja tutaj się czaję, czy mam powiedzieć, czy medytacja, czy badanie naukowe, czy teobromina, czy kofeina, czy dawka taka, czy ściemnia, coś ściemnia, przecież ja nie znam się w ogóle na... No, skończyłam, nie wiem, na studiach miałam jakieś tematy związane, nie wiem, z fizjologią człowieka, ale ludzie, przecież ja jestem, kurczę, nauczycielką medytacji, nie? Jestem dziewczyną, która potrafi grać na instrumentach. Ja, co ja Ci powiem tutaj na temat, nie wiem, składników chemicznych? Nie wierzcie mi! Zróbcie swój research, tak? Naprawdę, to nie ma sensu, nie? Ja nikogo nie udaję. Ja potrafię prowadzić ceremonię kakao, po prostu. Takie odlotowe, kompletnie wywalające Cię w kosmos. Fajne zajęcia dla dorosłych. Jak miała powiedzieć co to, po prostu, co to jest, no to jest naprawdę bardzo kreatywny sposób spędzania czasu dla ludzi dorosłych, tak? No powiedzmy od 16 roku życia. Są różne przeciwwskazania do spożywania tego kakao. Na przykład jakieś choroby psychiczne, zażywanie leków psychotropowych, silne problemy z sercem. Tutaj jeszcze ja na moje ceremonie nie przyjmuję ludzi, którzy mają problemy z nerkami. Kamica nerkowa na przykład. Nie wiem dlaczego, ale gdzieś, bo nie ma tu tak naprawdę jakiegoś uzasadnienia gdzieś tam naukowego, o którym bym Ci mogła coś powiedzieć. Niemniej przeczytałam gdzieś na internecie, że składniki zawarte w kakao mogą przyczynić się do silnych napadów i jakichś tych kamieni nerkowych czy coś takiego. I ja się boję i ja nie przyjmuję ludzi wtedy. Ja mówię, że słuchajcie, to nie to, bo ja nie chcę, żeby komuś się stała krzywda też. Nie chcę być odpowiedzialna za Twój ból, tak? Albo za to, że Ty po prostu trafisz do szpitala. Musisz być osobą zdrową. A jak masz wątpliwości, skonsultuj ze swoim lekarzem spożycie mocnych dawek kakao, tak? Silnych dawek naturalnego kakao. Także to jest ważne też dla bezpieczeństwa, tak? Bo na takie ceremonie czasami przychodzą różni ludzie, o których ja nic nie wiem. Robisz to na swoją odpowiedzialność, nie? Także tak to wygląda. Kultura spożycia kakao
naprawdę bardzo mocno rozwija się w Skandynawii. Z jakiegoś powodu tam jest to super przyjmowane przez ludzi. Wydaje mi się, że też dlatego ja cierpiałam mieszkając w Finlandii 11 lat. Ja mam obywatelstwo fińskie, w ogóle jestem, władam biegle językiem fińskim i ta kultura jest mi bardzo bliska. Ja w to wsiąkłam od razu, jakbym po prostu była w domu, tak? Po prostu to było jakieś takie wezwanie, że jakby to jest nieodłączny element mojej tożsamości, właśnie to bycie Finką, tak? I taka kultura fińska. Możliwe, że czasami też mnie jakoś tak odbieracie, bo ja nie jestem taką typową Polką, tak? Czasami jestem trochę zdystansowana, czasami mówię jakieś rzeczy prosto z mostu, jakoś taka jestem transparentna i przejrzysta, nic nie udaję. Potrzebuję dosyć dużo czasu, żeby się zaprzyjaźnić. Jeżeli planujecie wchodzenie ze mną w bliższe kontakty, to zapraszam, żeby wziąć to pod uwagę, że te moje granice są czasami takie, że nie lubię, jak ktoś za bardzo je dotyka, tak? Potrzebuję trochę czasu, żeby się przekonać. Tam często cierpiałam na samotność po prostu. Samotność, ciemność, depresja to były rzeczy, które towarzyszyły wiele lat w moim życiu. I kakao otwierało tutaj dla mnie jakieś inne drzwi, tak? Jakieś takie inne drzwi do wewnętrznego połączenia się z samą sobą, to po pierwsze, a po drugie, do budowania jakichś takich autentycznych relacji z drugim człowiekiem. To było dla mnie bardzo ważne, żeby takie relacje budować z drugim człowiekiem. Nie wiedziałam za bardzo, jak to zrobić, ponieważ ja bardzo chciałam się zaprzyjaźnić, bardzo chciałam się otworzyć, nie chciałam być, kurczę, samotna i nie móc z nikim porozmawiać o moich uczuciach. Niemniej trudno mi to przychodziło. Gdy prowadzący w Finlandii otwierał taką ceremonię kakao, czyli każdy z uczestników miał coś tam powiedzieć, trudno mi przychodziło słuchanie w ogóle ludzi. Bardzo mocno koncentrowałam się na tym, co chcę powiedzieć ja i kiedy ta w końcu kolej do mnie przyjdzie. A gdy już zaczynałam mówić, łamały mi się słowa i często po prostu płakałam, tak? Coś się we mnie otwierało. Wzruszałam się, mówię, Boże, teraz wszyscy mnie słuchają, teraz mogę po prostu otworzyć moje serce. Mogę powiedzieć, jak się czuję. Ja na przykład czułam się podle i samotnie, tęskniłam za Polską. Tęskniłam za moimi przyjaciółmi w Polsce. I jak się otwierałam na tej ceremonii, bo każdy miał powiedzieć, co czuję, i to zaczynało ze mnie wychodzić, naprawdę doznawałam przemiany, łączyłam się z tym, co gdzieś tam we mnie jest dla mnie ważne, tak? Uczyłam się tych ceremonii, uczyłam się być z innymi, uczyłam się brać to, co oni dają, w taki czysty sposób. Tak, ceremonie kakao mi tego nauczyły, tak? I moje ceremonie też są prowadzone w takim stylu. Są bardzo mocno osadzone właśnie w tej tradycji. Ja to czuję mocno, to przeze mnie płynie i bardzo, bardzo za tym tęskniłam, tak? Bardzo za tym tęskniłam. W zeszłym roku, gdy nie poprowadziłam w sumie ani jednej takiej ceremonii klasycznej, było to dla mnie trudne doświadczenie. Też się zwierzałam niektórym uczestnikom moich warsztatów w zeszłym roku. Pamiętam, jak rozmawiałam z dziewczynami, z Magdą, z Irenką, tak, które były tutaj na warsztatach szamańskich, że kurczę, no nie wiem, czemu ludzie nie przychodzą, ale możliwe, że nie przychodzi dlatego, że tego kakao Kita Wilsona ze mną nie było wtedy, tak, że pracowałam z innymi gatunkami kakao, rozwinęłam wtedy warsztaty uzdrawiania, Healing Circles with Kakao, rozwinęłam wtedy, prowadziłam raz z moimi przyjaciółmi warsztaty rozwijania kreatywności z kakao, tak, nauczyłam się mówić przy kakao, tak, przemawiać, kiedy to kakao zaczynało mnie tak gdzieś tam pobudzać w środku. Prowadziłam kręgi takie Shamanic Tattoo Retreat, tak, z Piotrkiem Szotem, prowadziłam właśnie przy kakao, podawałam uczestnikom kakao. Niemniej były to te klasyczne ceremonie, za którymi gdzieś tam wciąż tęsknię i które chciałam ogłosić, chciałam Was na nie zaprosić. Zobaczcie, co to jest w ogóle za ceremonia, tak? Poprowadziłam kilka takich ceremonii w 2017 roku bodajże, poprowadziłam dwie ceremonie w Bielsku Białej, w takiej dużej sali, było ekstra, bo przyszło po kilkanaście osób i to była właśnie ta energia, tak? To była ta energia tej grupy, to była ta energia tej takiej klasycznej ceremonii. Później prowadziłam jeszcze kilka takich ceremonii tutaj w mojej pracowni samopoznania i też to się wywiązywało, tak? Niemniej wtedy właśnie zaczynało w tym okresie, już jak grzyby po deszczu wyrastały w każdym mieście w Polsce, tak zwane ceremonie kakao, tak? I gdzieś tam mnie cisnęło, to nie jest to. Jakiś taki był wewnętrzny sprzeciw, ale z drugiej strony to mu pozwalałam na to, tak? Kakao przychodziło z każdej innej strony. I to jest na pewno element rozwoju tej kultury. I przestałam z tym walczyć, zaczęłam być bardzo zapraszająca i wspierająca dla wszystkich innych prowadzących. Dzielmy się wiedzą, próbujmy budować więzi między tymi naszymi różnymi sposobami podawania tego kakao,
a nie być dla siebie konkurencją, tak? Bo nie o to w tym chodzi. Wszyscy strzelamy do tej samej bramki, tak? I ja tutaj podejmę ryzyko i ja dam na tacy wszystko, co wiem, otworzę się, zapraszam Was i zapraszam też Was do tego, żebyście mnie zapraszali na swoje wydarzenia albo pytali się mnie o różne rzeczy, ponieważ dzięki temu bardzo mogę wzbogacić właśnie rozwój tej kultury picia kakao, a to jest jakąś taką moją misją w środku, tak? Powstała też we mnie idea, aby poprowadzić kurs dla osób, które podają kakao w Polsce. Aby mogła podzielić się tą moją wiedzą, taką tradycyjną wiedzą związaną z kakao. Aby mogła pokazać, jak ja z tym kakao pracuję, zainspirować Ciebie, tak? Przedstawić Ci pieczątkę jakości, tak? Kakao medycyna serca. Że Ty byłaś na takim szkoleniu, tak? Byłaś na takim kursie, że ta Twoja ceremonia jest wzmocniona gdzieś tam tą energią, która płynie prosto od Kita Wilsona, tak? Gdzieś tam prosto stamtąd, żeby Twoje ceremonie w Twoim mieście, które prowadzisz, dla kobiet, dla mężczyzn, dla grup mieszanych, żeby one gdzieś tam mocno, żebyśmy się powiązali, tak? Żebyśmy byli mocnym wsparciem dla siebie nawzajem. Żeby w Polsce mieszka 38 milionów ludzi, tak? I to jest niemożliwe, żebym ja jedna prowadziła ceremonię dla wszystkich, tak? To jest bardzo dobrze, niech to się rozwija lokalnie, ale dzielmy się tą wiedzą, starajmy się budować te więzi, budować te mosty, tak? Żeby tu nie było, że tu jest taka grupa, tu jest taka, taka, taka i wszyscy się nawzajem obgadują. Tego, to jest totalnie przeciwko w ogóle temu duchowi kakao, tak? Totalnie przeciwko. Duch kakao jest po to, żeby budować mosty, więzi, żeby jednoczyć ludzi, tak? Stwórzmy taką wielką ceremonię, ceremonii kakao w Polsce, tak? Jedna jest w Szczecinie, jedna jest w Warszawie, jedna w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie i na przykład tutaj w Bielsku-Białej, tak? Stwórzmy po prostu sieć połączenia. Dzielmy się wiedzą, wątpliwościami, spotykajmy się jako prowadzący takie ceremonie. Odważmy się otworzyć, tak? Kakao jest po to, żeby otwierać serca. Odważmy się otworzyć, zaryzykujmy możliwość współpracy, tak? Że sobie nie pozabieramy czegoś tam. Nie pozabieramy klientów, tak? Ile jest sklepów kakao w Polsce teraz? 4 może? Czy to jest w stanie obsłużyć 38 milionów ludzi, jeszcze Europę? Oczywiście, że nie. Reklamujcie swoje sklepy, opisujcie swoje produkty, tutaj na grupie. Chciałabym, żeby to była najprężniej prosperująca grupa o kakao w Polsce, bo ona jest pierwsza, tak? Za tym idzie silna energia, za tym idzie mocny przekaz tradycji spożywania tego kakao. Zapraszam, żeby to było forum do spotkania też dla osób prowadzących. I nie takie wrzucanie reklam, no kogo to interesuje? No zobaczcie, przecież podejdźmy z szacunkiem do ponad 1000 osób, które jest na tej grupie, tak? Podejdźmy do nich z szacunkiem i nie wrzucajmy po prostu reklam. Dzielmy się przekazem, tak? Na temat tego kakao. Dzielmy się opowieściami. Kakao Stories, tak? Zapraszam bardzo. Dziękuję Wam, kochani, za udział tutaj w Kakao Live z Amritą. Mam nadzieję, że fajnie to otworzy oczy na kulturę spożywania kakao. Ja się wdrażam w YouTube'a, tak? Także chciałabym te filmy, także cenne informacje, które dzielę, udostępnić na YouTubie, po to, żebyście mogli je szerować i linkować i wrzucać na strony i podawać dalej. Jakby ktoś chciał zrobić angielskie napisy, łachę guru, tak? Super, idziemy w to i dzielmy się tą kulturą, ponieważ już niedługo zobaczycie, że będzie tak, że w Skandynawii zrobię, ja jeżdżę teraz po świecie z moimi warsztatami i rozwijam się bardzo międzynarodowo, zrobi się tak, że ja będę w Skandynawii robiła wykład o tym, jak kultura kakao rozwija się w Polsce. Czyńmy tę drogę silną, mocną, pełną otwartości, zrozumienia i wywalmy z naszego mindsetu w ogóle ten pomysł o jakiejś konkurencji, przeciąganiu liny, kto ma lepsze kakao, kto jest bardziej true, kto jest bardziej, w ogóle bardziej, kto jest bardziej. Bądźmy razem, tak? Bądźmy razem i działajmy razem. Dziękuję Wam bardzo. Dominika pisze, że się spóźniła, nic nie szkodzi, bo zaraz możesz sobie odtworzyć wideo, machnąć sobie na głośniczki i sobie słuchać gdziekolwiek jesteś. Spacerek, tak, komunikacja miejska, jazda samochodem, nuda w pracy, puścisz sobie Amritę. Martyna pisze, ceremonia kakao może zmienić życie. Oczywiście, Martyna, i bardzo się cieszę, że Ty akurat miałaś możliwość uczestnictwa w tych naszych ceremoniach tutaj w pracowni. Jesteś zawsze mile widziana, pamiętaj. Pamiętam, jak byłaś pierwszy raz, jeszcze z Patrykiem, z naszym obecnym przyjacielem. Dobrze. Ja już po kakao porannym z intencją na nów. Tak, dzisiaj jest nów księżyca, rozpalmy dzisiaj ten ogień.
ogień kreatywności w nas i stwórzmy nowe drogi dla budowania kultury picia kakao w Polsce. A gdzie to kakao kupić? Anna, zapraszam Ciebie tutaj na śledzenie grupy. Tutaj się pojawia dużo ogłoszeń, gdzie to kakao można dostać. Obecnie pracujemy nad sklepem internetowym, gdzie będzie mieć kakao ceremonialne Kita Wilsona, która będzie o wiele droższa i będzie to produkt ekskluzywny. I będą różne pasty kakaowe. Dominikana będzie u nas, Belize, Brazylia, Kolumbia i Peru. Tak? Chcemy stworzyć całą gamę tych produktów. Każdy z tych kakao działa inaczej i z każdego możesz czerpać inny rodzaj przyjemności, częstować je nim innych, używać do swojego własnego takiego codziennego spożywania albo jakiegoś okazyjnego i tak dalej. Kakao ceremonialne będzie na ceremonię, tak, a będzie dostępna cała gama produktów z pasty kakaowej. Też mamy dostęp do fantastycznego kakao w proszku właśnie. Ono jest trochę otłuszczone, działa inaczej, ono jest z Madagaskaru, jest fantastyczne. Chcemy wprowadzić dużo różnych takich produktów, tak? Pracujemy nad tym sklepem. Troszeczkę nam to idzie powolutku, ale powoli, ale do przodu, tak? To wszystko się buduje. Nie jest łatwo dostać dobrego gatunku kakao. Naprawdę, to jest po prostu, to nie jest jak sprowadzanie kawy, tak? To jest po prostu czasami mam wrażenie, że kurczę, zderzyłam się o mur już tyle razy, że przysięgam Wam, chciałam to zostawić, tak? Chciałam dać tę grupę komuś, sprzedać tę markę, zostawić to, olać po prostu to, kupować normalnie kakao od tych paru sklepów, które istnieją w Polsce, ale jednak to cały czas za mną chodzi. To gdzieś jest tak prawdziwe we mnie, że no nie chcę tego zostawić. To ja czuję, że tu jest jakaś w tym wartość, którą chcę się dzielić z innymi. Także podzieliłam się, nagadałam się, kocham rozmawiać i kocham przemawiać, także proszę, to dla Was, tak? Widzimy się na grupie, zapraszam Was do uczestnictwa także w moich warsztatach. Robię cudowne, świetne warsztaty, fantastyczne po prostu. Przyjdźcie, jestem po prostu mistrzynią w tym, co robię, tak? Ta reklama płynie prosto z serca. Ogłosiłam 3 spotkania w kwietniu, w maju i w czerwcu tutaj w mojej pracowni w Łodygowicach koło Bielska-Białej. Będą to zajęcia dla kobiet, właśnie będą z kakao, tak? Będzie kakao i po prostu fantastyczne zajęcia prowadzę, tak? Czyli to, co tutaj teraz gadam do Ciebie, część tego oczywiście, część w ogóle sposobu, w jaki ja przemawiam, to jest mój duży dar, jest obecna na warsztatach, tak? Zajmujemy się jakimś tam konkretnym zagadnieniem, ale podaję też kakao. Ja jestem muzykiem, tak jak powiedziałam, ja dużo gram na żywo, czyli relaksujesz się podczas tego, tak? I wchodzisz w tę przestrzeń muzyki, uczę medytacji, prowadzę naprawdę fajny czas dla dorosłych, gdzie można naprawdę doświadczyć czegoś takiego mind-blowing, tak? Po prostu jesteś w innej przestrzeni zupełnie przez te kilka godzin, gdy się widzimy. Najczęściej 4 godziny, plus jeszcze jakieś tam after party, rozmowa, spacer. Zapraszam Was bardzo. Ja wrzucam ogłoszenia o moich warsztatach tutaj na grupę, także to się tutaj na grupie. Jest po prostu moc informacji i o warsztatach, i o tym, gdzie kupić kakao, o tym, jak się je robi, jak ono działa. Zadawajcie pytania, łączcie się, no to wtedy ta kultura może się tworzyć. Tak, tu nie ma żadnej konkurencji. Nie ma. Wszyscy jesteśmy w tym razem, kochani. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Wideo jest dla Was dostępne na grupie. Możecie posłuchać od początku. Mam nadzieję, że Was zaciekawi. W razie jakichkolwiek pytań, ja jestem otwarta, jestem tutaj dla Was. To jest moja pasja, tym się dzielę. Po to przyszłam na ten świat, tak? Dziękuję Wam bardzo. Cześć i do zobaczenia. Zdróweczko, kakaowe zdrowie.